Witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu we czwartek 29 sierpnia, godzina 9.30. Słuchajcie, przyjechałem na działkę, gdzie siany był rzepak. W piątek w minionym tygodniu, czyli mamy dzisiaj szósty dzień odsiewu. I przyjechałem zobaczyć, czy coś tutaj już tego rzepaku widać. Za chwilę odwrócę kamerę, pokażę Wam, jak to wygląda. Pojedziemy jeszcze też na jedno pole, które jest oddalone 300 metrów od tego miejsca, gdzie rzepak był siany we czwartek, czyli dzisiaj będzie 7 dni, a tutaj będzie to 6 dni. No i ja już widzę, że wschody rzepaku są. Także tak jak Wam mówiłem, że warunki do wschodów powinny być dobre, warunki podczas siewu były dobre, ziemia wilgotna, tak też się to sprawdza, bo widzę, że te wschody już są. No i już obracam kamerę, pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj będzie szósty dzień odsiewu. W piątek był wykonany siew rzepaku. No i zobaczcie, że już ten rzepak już wschodzi. Może jeszcze tak tych grządków nie jest dobrze znać, ale rośliny rzepaku już są. Widoczne, także uważam, że rzepak był posiany na odpowiednią głębokość. I niektóre rządki już dosyć ładnie jest widać. Także jest ok, czyli ten pierwszy, można powiedzieć, najważniejszy w uprawie rzepaku temat, można powiedzieć, że wykonany został prawidłowo, bo mamy już wschody rzepaku. No, niektóre rządki ładnie znać podczas siewu. Mówiłem, że jak będzie wszystko ok, to w niedzielę powinniśmy mieć tutaj wschody, do niedzieli powinny być wschody. No i tak też się dzieje. Obrócę się może plecami do słońca, to może te rządeczki będzie lepiej widać. Teraz tak, zobaczcie, tutaj jest jeden rządek rzepaku gęsty. Jest to ten lejek, gdzie po prostu majsterek nie wcisnął kołka aparatu wysiewającego i tutaj siał aparat wysiewający do zboża, dlatego tutaj będzie taka szczotka i z tego też tytułu ubywało mi na środku tych nasion. Nie przyuważyłem, dlaczego tam ze środka tak ubywają, a po prostu był nieprzestawiony aparat wysiewający do nasion drobnych. No i teraz jest to bardzo widoczne. Majster mówił, że tam będzie dwa razy więcej, ale z tego, co tu już widzę, to tych nasion wysiewał ten aparat nieprzestawiony. Myślę, że przynajmniej 500% normy. Z tego tytułu też tych nasion nam zabrakło. Zabrakło i dosiewaliśmy tymi swoimi, bo tu obok, widzicie, tu jest
bardzo gęsto, a tutaj, gdzie już jest wszystko było tak, jak być powinno z tym aparatem wysiewającym, to ten rzepak jest co 10, no wiadomo, co 7, mówiłem, co 7 cm. Tak powinno być jak tutaj. Wiadomo, że gdzieś coś siewnik podskoczy i może być gęściej, no ale tu, gdzie ten aparat był nieprzestawiony, to zobaczcie, jest tego rzepaku bardzo gęsto. No trudno, tak wyszło, już tego nie zmienimy. Dopiero pod sam koniec, na ostatnim hektarze, praktycznie tutaj na tej działce, na poprzeczniakach, dopiero majsterek to zauważył. No ale lepiej, jak te wschody są, jakby ich tam miało nie być, że coś miało być za głęboko. No także jestem zadowolony. Posiane jest dobrze. Wschody są. Wschody są. Wilgoć też jest, także niewielki deszczyk, jakby popadał, to by było luks. Jest w dalszym ciągu bardzo ciepło. Dzisiaj ma być 30 stopni. Pojedziemy jeszcze na drugą działeczkę. Zobaczymy na tamtej działeczce, gdzie rzepak był siany dzień wcześniej, jak to wygląda tam. Myślę, że będzie też wszystko w porządku, a różnicy jakoś nie będzie pewnie widać, bo to jest tylko jeden dzień. To myślę, że będzie to wszystko wyglądało podobnie, także jestem zadowolony, mogę być już spokojny, że wschody rzepaku są i będziemy dalej tutaj w kolejnych tygodniach pielęgnować ten rzepak, wykonywać zabiegi. Pierwszy zabieg, jaki tu pójdzie, na pewno to będzie graminicyd. Będziemy niszczyć siewki samosiewów księżyta, które tu rosło, bo zobaczcie, już to widzimy. Dzisiaj pojadę zakupić środek i myślę, że po niedzieli ten temat już będzie zwalczania tych samosiewów zbóż. Musiał zostać przez nas wykonany. Odchwaszczanie. Tu się nie sugerujcie tym, że są ślady, że był wykonany, słuchajcie, zabieg herbicydowy. Odchwaszczania tu nie było. Ślady są po to zrobione, żeby tutaj po prostu za 3 tygodnie, gdy będziemy ten zabieg dopiero wykonywać, było wiadomo, gdzie ta ścieżka jest. Może się zdarzyć tak, że ten rzepak, jeżeli będzie jakiś deszczyk, to może tutaj już ładnie zarosnąć rzepakiem i żeby nie było wątpliwości, gdzie ta ścieżka, marnowania czasu na liczenie siewników, gdzie jechać opryskiwaczem. Dlatego tak robimy, że zaraz po zasianiu robię, wyznaczam te ścieżki, które są wcześniej podczas siewu odznaczane kołem, które znajduje się za siewnikiem. Zamykam lejki i wtedy to koło opuszczam, także żeby nie było problemu. Co jeszcze? No zabieg herbicydowy, tak jak wam już powiedziałem, trzy sezony wykonywany w naszym gospodarstwie jest powschodowo. Metazachlor do tej pory był używany i nawigator. Metazachlor w ubiegłym roku to była dawka chyba 1,75
litra na hektar i nawigator w ilości 200 gram, czyli 0,02 na hektar. No, także tu już jest fajnie, to już jestem zadowolony. Zadanie siewu wykonane bardzo dobrze. Jedziemy, słuchajcie, zobaczyć jeszcze na drugą działeczkę, objedziemy sobie dookoła i zajedziemy na tutaj na to gospodarstwo obok pola. Włączę dmuchawę, niech tam jeszcze się to zboże przedmuchuje. Dmuchawa niech przewietrza. Niech na powietrzy się to zboże, póki jeszcze jest pogoda pozwalająca na właśnie wykonanie tego dmuchania silos. Dobra, idziemy na drugą działeczkę. Majsterka dzisiaj nie ma, słuchajcie, jestem sam. Majster pojechał z Patrycją, z Karolem i z Martyną. Zrobili sobie taki jednodniowy wypad do Redy. Także ja dzisiaj sam. No ale robotę będziemy robić. Także pojadę sobie. Zjem drugie śniadanie, pojadę kupić środek właśnie graminicyt i też wczoraj miał mi kupić majster glifosat 40 litrów, bo będę chciał te siernie potraktować glifosatem tutaj i tu będzie po pszenicy na tych dwóch polach te 8 hektarów będę siał, obsiewał pszenżytem. Także warunki mamy dobre. Tutaj kolegi widzę też wschodzi, on siał wcześniej. Wcześniej chyba 3 dni przed tym deszczem ulewnym, który był w minioną środę. Tutaj siernie rżyska nieruszane, także tu już też się robi zielono. Trzeba tutaj zadziałać, bo czas szybko leci, czas mija i za niedługo wrzesień. W niedzielę już mamy 1 września, w poniedziałek rusza szkoła. W niedzielę, słuchajcie, 1 września, jak co roku, odbędzie się pod Krojentami szarża kłańska, piękna inscenizacja, obchody coroczne. Bardzo ciekawy festyn, na który Was bardzo serdecznie i zapraszam, a także Wam to polecam, tą imprezę, abyście, mając chwilę wolnego czasu, postanowili odwiedzić Krojanty 1 września. Także też tam się wybieram. W poniedziałek też mam zajęty dzień z kolegami. Jest kolejna uroczystość, to już taka poważniejsza uroczystość. Pogrzeb ofiar hitlerowskich z Doliny Śmierci w Chojnicach. Oficjalny pogrzeb, gdzie będzie nie delegacja, a będą delegacje, a także będzie też prezydent na tym pogrzebie i też my jako delegacja rolników tutaj powiatu szuchowskiego i chojnickiego bierzemy w tej części
oficjalnej w tym pogrzebie udział. Składamy wieniec, tak aby pokazać, że rolnicy nie tylko wychodzą na drogi po to, aby protestować, utrudniać życie innym mieszkańcom naszego kraju, ale też biorą udział w tych uroczystościach takich oficjalnych i ważnych. Dobra, zatrzymamy się, zobaczymy, jak to wygląda na tej działce drugiej i wracamy już na gospodarstwo. Poprzeczniaki, tak jak widzieliście na filmie, orane były po zasianiu długości pola, tak żeby nie było siane rzepaków zagęszczoną glebę. Tak żeśmy zrobili w ubiegłym roku i to się sprawdziło, ten rzepak wszędzie rósł, czy z długości, czy z poprzeczniaka jednakowo. A gdy było orane całe pole i siane, zajeżdżone zostawały poprzeczniaki, to na tych poprzeczniakach ten rzepak bardzo słabo rósł, był rzadki i słabo rósł, po prostu brakowało tlenu w tej glebie poprzez to, że była ona zajeżdżona. No i tutaj znowu możemy zobaczyć, ja tu z daleka widzę, nie wiem, czy wy to zobaczycie, że ten lejek, który aparat, gdzie aparat był nieprzestawiony do wysiewu nasion drobnych, tylko był tam ten aparat wysiewający do zbóż, jest, no widać go po całości, jak on jest gęsto zasiany i też jak on się tutaj już rzuca w oczy. Czy to pod słońce jest widać? Chyba widać jest. Wydaje mi się, że jest to widać, a w tą stronę. No, a tutaj obok już jest tak, jak być powinno. Strzelamy tutaj w obsadę 70 sztuk na metr kwadrat. Odmiana liniowa, odmiana populacyjna. Tom pierwszy raz będzie w naszym gospodarstwie. Z informacji przedstawicieli handlowych, z tego, co żeśmy wyczytali w literaturze, w opisie specyfikacji tych odmian, tej odmiany, to jest to, czy ma być to następca Murphy'ego, na którego narzekać nie mogliśmy. Uprawiany był wielokrotnie w naszym gospodarstwie. Też ciekawostka taka, słuchajcie, że jak się ogląda, wielu rolników wraca do odmian liniowych, hybrydy jakby idą w odstawkę. Raz, drogie nasiona, a dwa, że tak jak u nas one były tylko w niewielkim, na niewielkim areale posiane dwa sezony do tyłu, rok 21 zasiewy, 21 zbiór, 22 żniwa, 22 to było tam zaledwie może 30 chyba 5% areału obsianego hybrydą i ta hybryda plonowała niżej aniżeli odmiany populacyjne. Rzadszy był ten rzepak, także on się u nas nie sprawdza. No i z tego, co teraz widzę i słyszę od rolników, że już odchodzą od siewu odmian hybrydowych. Nasiona drogie. Mówią, że nie wiedzą,
do końca, czy to jest hybryda, czy to nie jest hybryda, czy tylko się pieniądze płaci. Także też plony nie przemawiają za tym, żeby płacić drogo nasiona, bo dzięki temu się uzyskuje kilkaset kilogramów więcej plonu z hektara w porównaniu do odmiany liniowej. Także nie ma jakby najmniejszego sensu, aby przepłacać za drogie nasiona. No, także wschody mamy, to jest najważniejsze. Zobaczymy, co będzie na tej działce, gdzie ja siałem rzepak przedwczoraj. Poniedziałek, tak? Nie, przepraszam, we wtorek. Tam dopiero się będziemy mogli przekonać za 5 dni, jak to wyjdzie. Może jeszcze z ciekawości zatrzymam się tutaj obok działeczka też. Tutaj przez miedzę, nie wiem tylko kto to pole obrabia, też jest obsiana rzepakiem i tu ten rzepak był posiany właśnie przed tym ulewnym deszczem. Jestem ciekawy, jak tutaj te wschody. O, tutaj jest ziemia zbita, no ale też te wschody są. Też mamy te wschody. No i już tu widzimy dziurki zrobione przez pchełkę. Także od samego początku już te szkodniki nie próżnują, będą działać, także insektycyd jakiś też będzie musiał być dołożony. No i jesteśmy już, słuchajcie, na drugim gospodarstwie. Włączymy dmuchawę. Jadę zjeść drugie śniadanie. A tutaj nieco dmucha. Jutro jeszcze przerzucę się na drugi silosz. Ładnie na powietrze przedmuchane powinno zboże sobie leżeć. Ceny idą w dół. Plony piszą o niskich plonach. Katastrofalne plony wręcz pszenicy we Francji. Najniższe od dwóch dekad. Brak dobrej jakości pszenicy. Niemcy też narzekają na plony, domagają się jakiejś natychmiastowej pomocy ze strony państwa, ze strony rolników. No a ceny, co prawda wczoraj coś tam się lekko odbiły na giełdzie, ale przełożenia na razie na nasz rynek krajowy w cennikach to nie ma. Ceny są niższe aniżeli te, które były w żniwa. Także czekamy. Zobaczymy, co wrzesień przyniesie. Na razie plony mogły nas cieszyć. To, że udało się zebrać dobre zboże, ładne. To z tego się cieszymy, ale przełożenia w cennikach nie ma. I w dalszym ciągu produkcja zbóż jest nieopłacalna. Kolejny sezon. Zobaczymy, co kolejne tygodnie, miesiące przyniosą. Tak, słuchajcie, majsterek wczoraj siał poplony. I mówił, że
mieszadło nie pracuje, że najprawdopodobniej te paseczki, które tu chodzą przy tym wałku, są luźne albo wyciągnięte i trzeba tu zajrzeć. Być może będą wymagały wymiany. Myślę, że będzie można je zastąpić jakimś o-ringiem, ale nie wiem, nie odkręcałem jeszcze nigdy tutaj. Za chwilę zobaczymy, jak to wygląda i co z tym będzie można tutaj zrobić. Nie wyglądają najgorzej. Nie wygląda to najgorzej. No ale wezmę jeden i spróbuję kupić dwa takie, myślę, o-ringi dokupię. Spróbuję założyć nowe. Nie jest to wcale takie luźne. Nie wiem, jakie to było, ale... Dobra, będę w Czuchowie, to postaram się to dokupić.